25 lipca 2013 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa gminy Karkowa przeciwko Emilowi Rau o ochronę środowiska oddala powództwo. Proszę. Chodziło o to, żeby udowodnić, iż zachowanie pana pozwanego było bezprawne. Pan miał obowiązek wykazać, że nie było tej bezprawności. Pan to wykazał. Zachowanie prowadzące do naruszenia praw osobistych musi być zawsze zachowaniem bezprawnym. Ta bezprawność winna być traktowana w kategoriach obiektywnej kwalifikacji czynu z punktu widzenia zgodności z ustawą i zasadami współżycia społecznego. Więc pana zachowanie musiało być w sposób obiektywny ocenione jako wadliwe, jako naganne, jako niezgodne z szeroko pojętym porządkiem prawnym i z regułami postępowania obowiązującego w danym społeczeństwie. Filmowanie, komentowanie działań Straży Miejskiej w Karkowie, krytyka tych działań nie może być uznana za działanie bezprawne. Pan jako obywatel Rzeczypospolitej ma do tego pełne prawo i prawa tego pan sąd nie może wyrokiem uwzględniającym powództwa odebrać. Jeśli chodzi o to, co pan robi, ocenia pan kwestie, które są wyjątkowo drażliwe. One są w chwili obecnej szeroko komentowane w społeczeństwie. Są bardzo różne poglądy na temat działań Straży Miejskiej. Pan zachowuje się w sposób, który moim zdaniem absolutnie nie może być uznany za bezprawny. Działania gminy w tym zakresie muszą być całkowicie transparentne. Cel działań też musi być zrozumiały i czytelny dla wszystkich zainteresowanych. Ja mam wrażenie, że pana działania służą właśnie temu, żeby tak było. Nie można uznać za naruszające dobra osobiste gminy pana twierdzeń krytycznych, używanych słów takich jak straż biznesowa, zwłaszcza w kontekście, że faktycznie za działaniem gmin zarabiają gminy w ten sposób duże pieniądze. Nawet tutaj kwoty wymieniane przez pana burmistrza są niemałe. 250 tysięcy złotych zysku w skali roku to są kwoty ogromne, więc to, że stoi za tym jakiś element merkantylny, nie budzi w ogóle wątpliwości. Jeśli chodzi o inne aspekty pana działań, to moim zdaniem sam fakt, że z subiektywnego punktu widzenia strażnicy w miejscu uważają, że pan ich nęka, że utrudnia im pracę, nie może przesądzać o tym, że obiektywnie jest to działanie bezprawne. Pan ma jako obywatel prawo do krytykowania władz i tego prawa, jeszcze raz powtarzam, sąd panu odebrać nie może. Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego środek odwoławczy w postaci apelacji. Przez gmina wiecie apelację, czy też nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak się sprawa potoczy. Ze strony sądu to wszystko.